Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Gdy pierwszy raz usłyszałam o historii wampira ze Świnoujścia, coś mnie zmroziło. Mimo, że miała ona miejsce pod koniec lat 90., to wywołała u mnie falę niepokoju. Dlaczego? Bo próbowali go wytropić najlepsi policjanci, a on wciąż pozostawał nieuchwytny. Zjawiał się znikąd, atakował i rozpływał w powietrzu. Doprowadził do tego, że kobiety bały się wychodzić z domu, a śledczy załamywali ręce. Nie wiedzieli, jak łapać seryjnych sprawców. Uczyli się więc od FBI, tłumacząc ich teksty z angielskiego na polski. Ale było warto. Udało im się przygotować profil szukanego, tylko nie sposób było go złapać. Aż doszło do kluczowego przełomu, o którym dzisiaj Wam opowiem. O tej historii po raz pierwszy usłyszałam w książce Tajemnice zbrodni Ewy Ornackiej i od razu wiedziałam, że będę chciała ją poruszyć w podcaście. Mówię usłyszałam, bo był to audiobook. Z dostępnością tej książki w formie fizycznej jest ogromny problem, więc ucieszyłam się, że miałam w końcu możliwość się z nią zapoznać dzięki aplikacji BookBeat. Ucieszyłam się tym bardziej, że okazało się, że mogę ją także przeczytać, gdyż był tam dostępny e-book, a ja jestem zdecydowanie wzrokowcem. W aplikacji BookBeat trafiłam także m.in. na książki Heleny Kowalik, dzięki której możemy poznać wiele spraw kryminalnych wprost z sal sądowych, w tym z Warszawy, o których wspominałam w serii Zabójcza Warszawa. Jest więc to miejsce, gdzie każdy zainteresowany taką literaturą znajdzie coś dla siebie. Cieszę się, że dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z aplikacją BookBeat, dzięki czemu mam dla Was specjalny kod, historię, który da Wam dostęp do wielu interesujących audiobooków i e-booków. Wystarczy, że wejdziecie na stronę bookbeat.pl, gdzie założycie konto, podepniecie kartę i wpisując kod historię, otrzymacie dostęp do korzystania z aplikacji za darmo przez 30 dni. Możecie też skorzystać z gotowego linku, który umieszczę w opisie. Wtedy już nie musicie wpisywać kodu. Po bezpłatnym okresie próbnym, jeśli zdecydujecie się kontynuować subskrypcję, zostanie pobrana z Waszego konta opłata za wybrany przez Was abonament, bo macie 3 abonamenty do wyboru. Ja wybrałam ten środkowy, czyli do 100 godzin miesięcznie. Z subskrypcji możecie zrezygnować, kiedy tylko chcecie. Jeśli zrezygnujecie przed upływem okresu próbnego, to żadna opłata nie zostanie Wam naliczona, bo 30-dniowy okres próbny jest całkowicie darmowy. Przetestujcie sami i zobaczcie, czy to dla Was. A ja zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszego odcinka o wampirze ze Świnoujścia. We wrześniu 1997 roku plaża w Świnoujściu opustoszała. Mogło się to wydawać zaskakujące, bo pogoda dopisywała i aż prosiło się, aby powylegiwać się na piasku. Nikt jednak wtedy o plażowaniu nie myślał. Czym było to spowodowane? Wieścią, jaka rozniosła się po okolicy. W Świnoujściu grasował wampir. Nikt nie wiedział, skąd się zjawiał. Nikt też nie miał pomysłu, kim ten człowiek mógł być. Wyrastał z podziemi, atakował kobiety, a potem znikał. Próbowali go złapać najlepsi policjanci. Niestety ich wysiłki szły na marne, a to sprawiało, że zdecydowana większość drżała ze strachu. Świnoujście znajduje się w województwie zachodniopomorskim. To najdalej wysunięte na północny zachód miasto w Polsce i jedyne położone na 3 dużych wyspach. Uznam, Wolin i Karsibur oraz na kilkudziesięciu, łącznie 44 wyspach i wysepkach. Według danych z 2021 roku Świnoujście zamieszkiwało ponad 40 tysięcy mieszkańców. I taka ciekawostka, miasto systematycznie powiększa swoją powierzchnię w wyniku sztormów oraz pogłębiania portu i toru wodnego. Jedną z atrakcji turystycznych jest promenada nadmorska, czyli przedwojenny bulwar graniczący z dzielnicą uzdrowiskową. A kąpielisko na wyspie Uznam corocznie od 2006 roku otrzymuje certyfikat błękitnej flagi, która jest przyznawana kąpieliskom spełniającym wysokie wymogi jakości i bezpieczeństwa na plaży. Jednak w latach 90. spokojną atmosferę tego miejsca zakłócił pewien mężczyzna, który przez wiele lat budził przerażenie mieszkańców i turystów. W lipcu 1996 roku pogoda dopisywała, było w zasadzie upalnie. Późnym popołudniem wracała 16-letnia dziewczyna. Była na wysokości nieistniejącego już tak zwanego ruskiego stadionu przy ulicy Wojska Polskiego, gdy nagle wyskoczył przed nią mężczyzna z kominiarką na twarzy. Pokazał jej broń i zagroził, że jeśli nie będzie posłuszna jego poleceniom, to ją zabije. Następnie ją zgwałcił.
Dziewczyna przeżyła ten atak, a w sprawie wszczęto postępowanie. Miejscowi policjanci podeszli do sprawy bardzo poważnie i wykazali się dużym zaangażowaniem. Mimo to zakończyło się to niepowodzeniem. Postępowanie więc umorzono, a sprawcę nie czekała żadna kara. W następnych latach doszło do kolejnych gwałtów młodych kobiet, a sprawca pozostawał niezidentyfikowany. Do ataków dochodziło przeważnie w parkach, lasach albo innych miejscach znajdujących się na uboczu. Ofiary nie potrafiły przedstawić pełnego opisu sprawcy. Były w stanie określić mniej więcej jego wzrost oraz budowę ciała i dodać, że miał przy sobie kominiarkę oraz broń. Nie sposób było więc na tej podstawie stworzyć portret pamięciowy. Tylko jedna z kobiet w 1997 roku dodała jeszcze, że sprawca miał na sobie charakterystyczną bluzę sportową. Dla śledczych sprawy te wyglądały beznadziejnie. Nie było punktu zaczepienia, pojawiała się więc bezsilność. Nie było jak tym atakom zapobiec. Wkrótce wszystkie te sprawy zostały umorzone. Sprawy z 8 września 1997 roku przez długi czas nikt nie łączył z serią gwałtów na młodych kobietach, bo chodziło o zabójstwo. W lesie w pobliżu granicy polsko-niemieckiej policjanci odnaleźli zwłoki Jolanty R. Jej ciało wisiało na sznurze przerzuconym przez gałąź. Na pierwszy rzut oka wyglądało to tak, jakby sama odebrała sobie życie. Rozpoczęło się śledztwo. Szybko ustalono, że kobieta była celniczką i miała 40 lat. Postrzegana była jako atrakcyjna i charakteryzowała się burzą rudoblond włosów. Jej współpracownicy mówili, że była lubiana, a jej przełożeni także cenili sobie jej pracę. Posiadała dom, przyjaciół, nie wydawało się, aby coś ją martwiło w ostatnim czasie. Nikt też nie podejrzewał, aby cierpiała na przykład na depresję. Nie wyglądało więc na to, aby miała powód, by się zabić. Co prawda niektórzy szybko wyciągnęli wnioski i nazwali ją desperatką, ale większość nie chciała uwierzyć, że Jolanta targnęłaby na swoje życie. Wkrótce lekarz badający ciało kobiety wydał swoją opinię. Według niego nie doszło do samobójstwa, a jego upozorowania. Oficjalną przyczyną zgonu było uduszenie. Po tym jak kobieta straciła przytomność, sprawca miał upozorować, że się powiesiła. Na jej ciele lekarz odnalazł także wiele obrażeń świadczących o tym, że ktoś ją zaatakował. Mężczyzna zwrócił uwagę także na to, że kobieta prawdopodobnie mogła najpierw paść ofiarą wykorzystania seksualnego. Świadczyć o tym miały porozpinane guziki, byle jak założona bluzka i rozpięty zamek w spodniach. Później ustalono, że nie doszło do gwałtu i dlatego tej sprawy nie łączono z wampirem ze Świnoujścia. To, co z kolei zwróciło uwagę śledczych, to nietypowy węzeł, który przypominał rybacki węzeł cumowniczy. Zastanawiano się więc, czy przypadkiem zabójcą nie był rybak. Policjanci ustalili także, co robiła kobieta, zanim została zaatakowana. Okazało się, że tego dnia wracała z imprezy pożegnalnej u kolegi, który zorganizował ją z okazji przejścia na emeryturę. Ponieważ od tego kolegi wyszła ze swoimi współpracownikami, to na nich w pierwszej kolejności padły podejrzenia śledczych. W toku śledztwa zostali jednak z nich oczyszczeni. Do policjantów doszły także pogłoski, że mogło chodzić o przemyt narkotyków, na który Jolanta nie chciała przymknąć oka. Informatorzy sugerowali, że na kobietę mógł zostać wydany wyrok. Chodziło o to, że niedawno udaremniła duży przemyt narkotyków i mogło chodzić o zemstę. Mimo, że śledczy obserwowali członków gangu, to nie znaleziono żadnych powiązań między nim a tym morderstwem. Ponieważ jeszcze ustalono, że kobiecie zginęła biżuteria, to założono, że mógł być to także nieudany napad rabunkowy. Ale i ten trop do niczego nie doprowadził. Zabezpieczone materiały przekazano do archiwum, m.in. fragment naskórka mordercy, który został pobrany spod paznokci kobiety oraz włos łonowy pozostawiony na jej bieliźnie. Później odegrał on kluczową rolę w postępowaniu dowodowym. Na ten moment śledczym jednak nie za wiele ten dowód pomagał, ale istniała nadzieja, że kiedyś to się odmieni. W związku też z tym, czym zajmowała się kobieta, czyli że była celniczką, to sprawę przekazano do Centralnego Biura Śledczego. W końcu jednak sprawę trzeba było umorzyć i stało się tak w marcu 1998 roku. Minęły 2 lata. W marcu 2000 roku na komendę w Świnoujściu przyszła Agnieszka Rzet. Powiedziała, że chciałaby złożyć zawiadomienie o zaginięciu swojej koleżanki, Anety P., z którą mieszka. Kobieta miała 22 lata, kasztanowe włosy i była wysportowana, znała karate. Aktualnie uczyła się w studium medycznym. W dniu zaginięcia wybierała się do swojego chłopaka Waldemara, który mieszkał przy ulicy Uzdrowiskowej, ale nigdy do niego nie dotarła.
Do przejścia miała niespełna 2 kilometry, kilkaset metrów przez las i dalej już promenadą. Z relacji Agnieszki wynikało, że Aneta wyszła z domu około godziny 17:40, aby udać się do swojego chłopaka i wtedy po raz ostatni ktoś ją widział. Gdy nie wróciła na noc do mieszkania, to Agnieszka zaczęła się o nią martwić i postanowiła, że skontaktuje się z Waldemarem. Okazało się, że mężczyzna poprzedniego dnia nie spotkał się z Anetą i też nie miał z nią żadnego kontaktu. Ta informacja bardzo zaniepokoiła Agnieszkę i czuła, że stało się coś złego, dlatego postanowiła, że pójdzie na policję. Sprawę potraktowano poważnie i wkrótce policjanci przystąpili do poszukiwań. Łącznie trwały one 2 dni. Funkcjonariusze postanowili dokładnie sprawdzić trasę, jaką feralnego dnia miała do pokonania Aneta. Głównie skupiono się na sprawdzeniu terenów leśno-wydmowych, ale była to raczej rutynowa czynność niż że policjanci mieli jakieś przypuszczenia co do tego miejsca. Nikt nie spodziewał się, że to właśnie tam zostanie dokonane makabryczne odkrycie. W pobliżu promenady znajdowały się poniemieckie bunkry, a na schodach jednego z nich znaleziono częściowo obnażone ciało Anety. Brakowało butów, sukienki i rajstop. Nigdy ich nie odnaleziono. Istniało też podejrzenie, że sprawca zachował je jako trofeum. Lekarz, który badał ciało dziewczyny, przekazał informację, że przed śmiercią została zgwałcona, a obrażenia, jakie znalazł na jej ciele, wskazywały, że stawiała silny opór. Dokładniej na jej ciele znaleziono ponad 60 ran, których część została zadana tępym narzędziem. Aneta miała również połamane paznokcie i liczne obrażenia wewnętrzne. Istniało takie podejrzenie, że próbowała wydrapać oczy sprawcy. Jako przyczynę śmierci lekarz podał uduszenie. Jeden z policjantów zajmujących się tym śledztwem stwierdził, że sprawca musiał być wyjątkowo silny fizycznie, aby dokonać takich obrażeń. Analiza tej zbrodni szybko daje śledczym ważną informację. Znajdują parę kwestii, które się pokrywają ze sprawami napadów na młode kobiety. A to może oznaczać, że mają do czynienia z jednym i tym samym sprawcą. Jednak przy napadach na młode kobiety mężczyzna starał się zachować ostrożność i używał prezerwatyw. Tym razem udało się zabezpieczyć krople spermy. Co sprawiło, że sprawca odebrał życie Anecie? Na ten moment śledczy operowali danymi, na podstawie których uważali, że wcześniej mężczyzna nikogo nie zabił. Na tym etapie śledztwa nie łączyli jeszcze sprawy celniczki z analizowanymi sprawami. W końcu jedynym wspólnym punktem było miejsce zbrodni, czyli Świnoujście. Śledztwa były też prowadzone przez różne wydziały w różnych miastach. Wkrótce przyszła odpowiedź na pytanie, dlaczego Aneta zginęła. Policjanci ustalają, że w trakcie udało jej się prawdopodobnie ściągnąć kominiarkę sprawcy, a do tego mocno się broniła, co spowodowało, że ten wpadł w furię i postanowił ją zabić. Do rozwiązania tej sprawy komendant wojewódzki policji w Szczecinie powołał grupę specjalną. Analizowała ona postępowania dochodzeń z ostatnich lat i w ten sposób udało się wybrać ofiary, które prawdopodobnie zostały zaatakowane przez tego samego sprawcę. Starali się też zawęzić listę osób podejrzanych i choć przyjęli pewne kryteria, to wciąż do sprawdzenia mieli kilku tysięcy mężczyzn. Świnoujski policjant, który zajmował się tą sprawą, mówił tak. Na początku nie mieliśmy nic. Do sprawdzenia było około 8 tysięcy ludzi. Mimo tego policjanci badali każdy szczegół, sprawdzali każdy ślad. I choć kilkutysięczna grupa osób do sprawdzenia malała, to wciąż było tych osób za dużo. Praca funkcjonariuszy w tym czasie była naprawdę żmudna i mało efektowna. Polegała na weryfikacji wszystkich wątków. Do tego trzeba było sprawdzić osoby, które w przeszłości były już karane za przestępstwa na tle seksualnym lub podejrzewane o ich dokonanie. Do tego nie było pewności, kogo tak naprawdę śledczy szukają, bo nie dysponowali jeszcze żadnym materiałem, który pozwalałby na identyfikację sprawcy. W związku z tym zapadła decyzja, że czas poprosić o pomoc naukowców. Takie prośby wystosowano m.in. do Akademii Medycznej w Gdańsku, Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz innych placówek badawczych, jak i bezpośrednio do samych naukowców. Badania genetyczno-sądowe, dokładniej badania DNA, zaczęły być stosowane do analizy śladów biologicznych dla celów sądowych pod koniec XX wieku. Po raz pierwszy badania DNA w procesie karnym zostały wykorzystane w Wielkiej Brytanii do identyfikacji sprawcy, który zgwałcił i zabił 2 piętnastolatki, Lindy Mann i Dawn Ashworth. Ta sprawa miała miejsce w 1983 roku. W Polsce pierwsze badanie DNA dla celów sądowych wykonano w maju 1989 roku.
Wykonał je wówczas profesor Ryszard Słomski w Zakładzie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu. I to, co ważne, to to, że była to opinia kategoryczna. Czym jest taka opinia? To po prostu opinia, która pozwala na bezpośrednią identyfikację osoby. Więc oznacza to, że identyfikuje się osobę z bardzo wysokim prawdopodobieństwem, czyli jak piszą niektórzy biegli, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością. I później, od początku lat 90. XX wieku, badania genetyczno-sądowe były już wykonywane rutynowo. Na początku przez nieliczne akademickie zakłady medycyny sądowej, m.in. we Wrocławiu, Lublinie i Gdańsku. Później dołączały kolejne placówki, a do tego jeszcze Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie i Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. Badanie DNA było więc niezbędne, aby ruszyć ze sprawą dalej. Dawałoby policji możliwość określenia z całą pewnością, czy te sprawy, które analizują, są ze sobą powiązane, oraz później porównania tego DNA z DNA podejrzanych. W końcu przełom nastąpił pewnego ciepłego dnia w połowie 2000 roku. Zadzwonił telefon, a z drugiej strony odezwał się profesor Ryszard Pawłowski, genetyk z Laboratorium Śladów Biologicznych Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku. Policjanci o profesorze mówili, że to medyczny detektyw, geniusz. A to, co za chwilę zakomunikował śledczym swoim spokojnym głosem, tylko ich w tym przekonaniu upewniło. Genetyk powiedział, że udało mu się określić kod genetyczny sprawcy, zatem coś na kształt wizytówki najdokładniejszej z możliwych, ale z pominięciem imienia i nazwiska. Na monitorze wyświetlały się takie piki, a z daleka wyglądało to jak kod kreskowy. Aby to imię i nazwisko uzyskać, trzeba było więc mieć jakiś materiał porównawczy, na przykład ślinę podejrzanego. I dopiero przy porównaniu dwóch próbek, gdzie wykazano by zgodność, byłaby pewność, że policja jest na dobrym tropie. Profesor Pawłowski potwierdził także, że zabójstwo i gwałty są dziełem tego samego człowieka. W pierwszym odruchu policjanci ucieszyli się z tego, że udało im się uzyskać takie informacje. Pojawiały się przed nimi nowe możliwości. Była radość, ale po chwili przyszło też i opamiętanie. Bo choć mieli ważny element układanki, to zdawali sobie sprawę, że bez tego drugiego niestety dalej z tym śledztwem nie ruszą. Musieli więc zweryfikować kilku tysięcy podejrzanych. Następnie wybrać tych, którzy pasują do opisu, który podały ofiary, i potem pobrać od nich materiał do badań. Policjanci nie mieli do tej pory do czynienia z genetyką. Nie mieli też pewności, jak poprawnie pobrać taki materiał do badań, dlatego pod okiem profesora przeszli przyspieszone szkolenie z genetyki. W tym czasie, gdy śledczy robili wszystko, aby powstrzymać wampira ze Świnoujścia, doszło do kolejnych 4 ataków na kobiety. A dokładnie miały one miejsce między czerwcem a grudniem 2000 roku. 17 czerwca dochodzi do gwałtu na 19-letniej Marice. Przebrany w kominiarkę mężczyzna napada na nią na wydmach, strasząc pistoletem, zmusza do stosunku. 16 sierpnia wampir napada na 17-letnią Ewelinę. I tym razem mężczyzna miał zamaskowaną twarz i groził jej pistoletem. Czy był to straszak, czy prawdziwy pistolet, śledczy ustalą dużo później. 23 sierpnia napada na 2 dziewczyny, które w parku zdrojowym spacerują z psem. Gwałci jedną z nich, nastoletnią Monikę. Druga błaga go, aby nic jej nie robił, bo jest w ciąży. W czasie gwałtu na Monice grozi jej koleżance bronią. W grudniu napada na 19-letnią Annę w dzielnicy Warszów na Wyspie Wolin. Policjanci przesłuchują wszystkie zaatakowane nastolatki. Docierają także do wcześniejszych ofiar. Nie wszystkie kobiety chcą jednak wracać do tego koszmaru, a te, które decydują się zeznawać, podają sprzeczne ze sobą informacje. To sprawia, że nie sposób stworzyć spójny portret pamięciowy sprawcy. Wstępnie śledczy zakładają, że musi mieć między 17 a 40 lat i mieć między 170 a 195 cm wzrostu. Do takiego rysopisu pasuje co najmniej kilka tysięcy mężczyzn. W tym czasie komendant wojewódzki w Szczecinie wybiera swoich 10 najlepszych ludzi. To właśnie ich szkoli profesor z Gdańska. Wśród nich są specjaliści od tajnej obserwacji, analitycy, tropiciele zabójców i zboczeńców oraz, jak się później okaże, przyszły dyrektor Centralnego Biura Śledczego. Dostają wszystko to, czego im potrzeba. Najlepszy sprzęt, miejsce do pracy oraz wsparcie wszystkich funkcjonariuszy ze Świnoujścia. Mają do przejrzenia sterty akt. Analizują wszystkie sprawy, które wykazują jakieś podobieństwa. Sprawdzają pozwolenie na broń. Penetrują okolice, zwłaszcza plaże i lasy. Oraz w przebraniu przenikają do środowiska bezdomnych.
Sprawdzają kilka wątków naraz, a po przeanalizowaniu spraw dotyczących gwałtów, które miały miejsce w ostatnim czasie na terenie zachodniej Polski, tworzą mapę. Przy okazji udaje im się także ustalić, że do podobnych spraw doszło we Wrocławiu. W oczy rzuca się również to, że do gwałtów dochodziło często na trasie Katowice-Świnoujście. Co to oznacza? Czy sprawca jest przyjezdny? Czy jeździ po całej Polsce? Czy jest jakimś przedstawicielem handlowym? A może jest kierowcą? A może jeździ pociągami? Na tym etapie śledztwa brano pod uwagę także to, że mężczyzna może podróżować do pracy do Skandynawii. Obserwowano wszystkich, także pracowników kolei i samych podróżnych. Wciąż nie było podstaw ku temu, aby jednoznacznie zawęzić poszukiwania do osoby, która mieszka w Świnoujściu. Weryfikacje osób śledczy zaczęli od tych, którzy mieli już jakąś przeszłość kryminalną lub byli o taką podejrzewani, zwłaszcza w kontekście gwałtów. Jednak ten trop do niczego ich nie zaprowadził. Specjalnie utworzona grupa siada więc do wszystkich informacji i jeszcze raz je analizuje. Wiedzą, że człowiek, którego szukają, atakuje już co najmniej od 4 lat, a jego ofiary mieszkają w Świnoujściu. Za każdym razem straszy je bronią i nosi kominiarkę. Z opisu zaatakowanych kobiet wyłania się kilka rysopisów, ale jeden jest dla śledczych szczególnie interesujący. Ten wskazujący na mężczyznę z gęstym zarostem. Dlaczego jest najbardziej interesujący? Po prostu najczęściej ta cecha była przez kobietę opisywana. W związku z tym śledczy zaczynają go nazywać troglodytą. Na tym etapie pada też przypuszczenie, że może celniczka również była jego ofiarą, ale nie ma dowodów, więc na razie ten wątek pomijają. Funkcjonariusze wiedzą jedno, jeśli go nie złapią, będzie dalej atakował, a nawet zabijał. Prokuratura oczekuje od kobiet, które padły ofiarą wampira, że pomogą bardziej przy tworzeniu portretu pamięciowego. Dla nich jest to prawdziwy koszmar i wiąże się z tym, że spędzają długie godziny w gabinecie psychologa. Wiele z nich cierpi na depresję i przez wiele miesięcy musi być na lekach. Aby im trochę pomóc, a jednocześnie popchnąć śledztwo dalej, dowodzący temu śledztwu wpada na pewien pomysł. Wybiera 12 funkcjonariuszy różnej fizjonomii i prosi ich, aby ustawili się obok siebie. Następnie zaprasza ofiary i pyta, czy któryś z tych mężczyzn przypomina im sprawcę. Kobiety miały się ustosunkować co do sylwetki i wzrostu każdego z tych funkcjonariuszy i w ten sposób udało się określić, że szukany mężczyzna miał prawdopodobnie 25 lat i 1,80 m wzrostu. Ponownie sprawdzono więc mężczyzn, którzy pasowali do tego opisu, wcześniej karanych za gwałty i pedofilię. Niestety ponownie do niczego to nie doprowadza. Policjanci zastanawiają się więc, czy to możliwe, że po prostu nie ma go w ich rejestrze. Pojawia się też nowy trop, Niemiec, który przyjeżdża do Świnoujścia. Policja niemiecka prowadziła wtedy podobną sprawę, tam też działał seryjny gwałciciel. W związku z tym polska policja rozpoczęła z nim współpracę. Ale nadal nic nie wskazuje na to, że to ten sam sprawca. A poszukiwany mężczyzna jest niemal jak widmo. Śledczy wciąż mają wiele wersji co do tego, kim może być. A to sprawia, że cały czas gra im na nosie i atakuje ponownie. Jest perfekcyjny i starannie wyszukuje swoje ofiary. Nie daje o sobie zapomnieć. Funkcjonariusze mieli nadzieję, że w związku z tym, że coraz głośniej było o wampirze ze Świnoujścia, to on się jakoś wyciszy, a dla nich to będzie cenny czas, by dojść do tego, kim on jest. Mężczyzna jednak nic sobie z tego nie robił i dalej atakował. Nie pomagało nawet to, że przez cały ten czas regularnie śledczy wysyłali do profesora z Gdańska kolejne próbki. Za każdym razem pudło. Jeden z oficerów ze specjalnej grupy śledczej mówił o tym tak. Co tydzień wysyłaliśmy do profesora Pawłowskiego partię próbek kodów genetycznych od osób, w przypadku których zachodziło najmniejsze nawet prawdopodobieństwo, że mogą być gwałcicielem. Sam profesor podkreślał później, że była to pierwsza tego typu sprawa w Polsce, podczas której prowadzono badania na tak dużą skalę. Mężczyzna dodał jeszcze. Metoda sprawdzenia DNA jest stosowana w kraju od 10 lat. Wykorzystywałem ją między innymi przy sprawie innego wielokrotnego gwałciciela, wampira z Bytowa i skorpiona. Profesor podkreślił także, że dotychczasowe techniki kryminalistyczne, które polegały na badaniu krwi, były bardzo zawodne, bo na przykład grupę krwi AB miało 40% społeczeństwa. Z kolei prawdopodobieństwo, że kod DNA się powtórzy, jest prawie równe zeru. Dlatego śledczy się nie poddawali, mimo że wysłali już kilkaset próbek, a wciąż nie było tej właściwej. Szukano kolejnych wskazówek i zwrócono uwagę na to, że wampir bardzo sprawnie posługuje się bronią palną, co skłoniło funkcjonariuszy do kolejnych podejrzeń. Może posługuje się nią na co dzień.
Czy to możliwe, że sprawca mógłby być wśród nich? Musieli więc zacząć sprawdzać także środowisko mundurowych. Między innymi wzięto pod lupę żołnierzy, którzy stacjonowali w pobliskich garnizonach, ale także i policjantów. I ten trop do niczego nie prowadzi. Przez cały ten czas sprawca atakuje dalej, a policjanci czują się bezsilni. Mimo że sprawdzają parki, lasy i inne miejsca, gdzie mogłoby dojść do ataku, to i tak nie udaje im się go udaremnić. Do tego nie pomaga to, że wieści o gwałcicielu rozchodzą się błyskawicznie. Jeszcze są nieoficjalne, ale już wywołują strach. Kobiety zaczynają bać się wychodzić z domów, unikają parków, słabo oświetlonych zaułków. Na dzikiej plaży nie ma nikogo, a z psami spacerują głównie mężczyźni. Śledczy widzą rosnącą panikę, ale jeszcze nie chcą nagłaśniać problemu. Mimo tego mieszkańcy i tak wiedzą swoje. Do tego informacje dochodzą do turystów, a to sprawia, że obroty zaczynają spadać. Również rodzice w trosce o swoje dzieci odwołują ich wyjazdy kolonijne. To zdecydowanie uderza też w lokalną gospodarkę. W końcu policja za pośrednictwem mediów apeluje o rozwagę. Mimo tego wieści dochodzą już nie tylko do polskich turystów, ale także i niemieckich. W konsekwencji plaże i pola namiotowe pustoszeją. Młode kobiety nie chcą wychodzić nigdzie wieczorami, w zasadzie w dzień też nie czują się bezpiecznie. Wszyscy wypatrują wampira ze Świnoujścia. To sprawia, że telefon na komendzie dzwoni cały czas. Jedna ze sprzedawczyń ze sklepu z bielizną dzwoni i mówi, że jeden z klientów zachowuje się bardzo dziwnie. Chodzi po całym sklepie, dotyka bieliznę, ściąga ją, a później wącha. Podaje także jego rysopis. Zgadza się z informacjami, które mają policjanci. Reagują szybko. Gdy mężczyzna wychodzi ze sklepu, zostaje obezwładniony i zabrany na komendę, a tam przesłuchany. Szybko okazuje się jednak, że to nie ten, którego szukają. Kolejna osoba, która dzwoni na komendę, twierdzi, że to jej sąsiad. Podaje jego adres, policja jedzie na miejsce, ale i tym razem okazuje się, że to nie ten człowiek. Nie zgadza się wzrost. Przez chwilę funkcjonariusze nie otrzymują nowych doniesień o atakach. Podejrzewają, że może się gdzieś zaszył, albo faktycznie jest przyjezdnym. Powoli atmosfera w mieście się rozluźnia i kobiety zaczynają wychodzić. Wydaje się, że jest już bezpiecznie, ale to cisza przed burzą. Zaczynają się wakacje. Nad polskie morze ściągają tłumy. I właśnie wtedy poszukiwany mężczyzna uderza ponownie. Na zatłoczonej promenadzie wypatruje kobietę. Podąża za nią. I w pewnym momencie dostrzega okazję, aby ją zaatakować. Zachodzi ją od tyłu i zakrywa jej usta. Początkowo kobieta myśli, że taki żart jej znajomego. Próbuje się wyrwać oprawcy, ale nie ma z nim szans. Ten podnosi ją jak piórko. Najbardziej zaskakujące jest w tym wszystkim to, że dzieje się to pośród ludzi i nikt nie zwraca na to uwagi. Być może myślą, że to wygłupy jakichś znajomych i dlatego nie ma żadnej reakcji. To, na co zwracają uwagę świadkowie, to to, że mężczyzna miał na sobie kominiarkę i różowe majtki, dokładniej slipki. I nie jest to taki zwykły pastelowy róż, ale taki jaskrawy, rzucający się w oczy. W wyniku tego ataku kobieta zostaje zgwałcona, a wkrótce mówi o tym całe miasto. Mimo tego mężczyzna nic sobie z tego nie robi i atakuje ponownie. W parku zdrojowym napada na 9-latkę. Dziewczynka szła z rachunkami na pocztę. Na szczęście do gwałtu nie dochodzi, ale sprawca zostawia odcisk palca na rachunku telefonicznym. Później okazuje się, że powodem, dla którego nie doszło do gwałtu, jest, cytuję, męskość go zawiodła. W rezultacie mężczyzna przeszukał kieszenie 9-latki i zabrał jej pieniądze. Zostawił jednak rachunek, na którym był jego odcisk palca. I tutaj należy podkreślić odwagę i reakcję tej dziewczynki. Bo od razu wiedziała, że ten rachunek to będzie ważny dowód. Sama dostarczyła go później policjantom. Gdy po jakimś czasie została zapytana, jak taka młoda osoba wiedziała, jak się zachować w takiej sytuacji, powiedziała, że ogląda program 997. Nie upływa zbyt wiele czasu, gdy ponownie atakuje. W tym samym parku, tam gdzie wcześniej napastował 9-latkę, obserwuje z ukrycia drobnej budowy nastolatkę, która zmierza na spotkanie z koleżanką. W pewnym momencie atakuje w typowy dla siebie sposób. Zaskakuje ją od tyłu, ma na sobie kominiarkę i straszy ją bronią. Znika tak szybko, jak się pojawił. Nastolatka jednak udziela śledczym nowych wskazówek. Mówi, że pamięta jego brązowe oczy, długie rzęsy i brudne paznokcie. Jego następna ofiara ma 20 lat. Mieszka na peryferiach miasta. Wampir gwałci ją niedaleko jej domu. Jakiś czas później na pustej plaży dostrzega 18-latkę. Grozi jej bronią i gwałci. Dziewczyna nie zapamiętuje zbyt wielu szczegółów, ale twierdzi, że po głosie go rozpozna.
Mimo, że w mieście jest pełno policyjnych patroli, nie udaje się udaremnić kolejnych ataków. Wygląda na to, że sprawca precyzyjnie wybiera miejsca i ofiary. Na wybraną kobietę potrafi czekać kilka godzin. Widać, że z każdym kolejnym atakiem staje się coraz bardziej pewny siebie i zuchwały. Czuje się bezkarny. W pewnym momencie atakuje parę. Chłopaka straszy bronią i na jego oczach gwałci jego dziewczynę. Chłopak leży twarzą do ziemi, ale kątem oka widzi, że przestępca ma na sobie garnitur i eleganckie buty. Później opowiada o tym śledczym. Ta informacja trochę zaskakuje policjantów, bo ten schludny wygląd nie pasuje do tego, co wcześniej wiedzieli o tym mężczyźnie. Czy na pewno to ten sam człowiek? Funkcjonariusze analizują dokładnie tę sprawę i zastanawiają się, czy po prostu nie wyszedł z jakiejś imprezy. Są przerażeni tym, jak łatwo przechodzą mu kolejne ataki. Nie wiedzą, co robić. Wskazują na to, że nikt ich nie szkolił, jak łapać seryjnych sprawców. W trakcie odprawy pada więc uwaga, że to Amerykanie wiedzą, jak to robić. Komendant mówi więc, żeby w takim razie uczyli się od FBI i przeczytali wszystko, co na temat profilowania napisano. Pierwszą barierą jest język, bo wszystkie materiały są po angielsku, aby każdy z tej grupy mógł się z nimi zapoznać. Jednak jest to praca warta wysiłku, bo ostatecznie policjanci dostają masę cennych wskazówek. Ważnym wnioskiem jest na przykład taka informacja. Seryjni gwałciciele zaczynają swój szlak w wieku około 24 lat. Mimo tego podejrzanych dalej jest tak wielu, że ze sprawdzeniem ich nie uporają się do końca życia. A czas ma tutaj ogromne znaczenie. Jeszcze raz śledczy zastanawiają się, w jaki sposób porusza się poszukiwany mężczyzna. Opcje są trzy. Dwie dotyczą tego, że jest przyjezdny i robi to za pomocą pociągu albo samochodu, a trzecia opcja jest taka, że jednak jest to mieszkaniec Świnoujścia. W końcu dochodzi do sytuacji, która sprawia, że policjanci są w stanie wybrać jedną z tych teorii. Tuż przy samej granicy z Niemcami, na plaży, wampir atakuje kolejną kobietę. Tym razem udaje jej się jednak wyrwać i krzyczy tak głośno, że okoliczni mieszkańcy, a nawet i turyści, zaczynają za nim biec. Mimo, że reakcja jest natychmiastowa, również w przypadku policji, która blokuje cały rejon przy granicy, właściwie całe miasto, promy, dosłownie wszelkie możliwości ucieczki, to jednak sprawca im ucieka. A to oznacza, że musiał bardzo dobrze znać Świnoujście. W ten sposób upada hipoteza o przyjezdnym, a zatem szukają młodego mężczyzny ze Świnoujścia. Zaczynają więc kłaść jeszcze większy nacisk na pobieranie wymazów z jamy ustnej od mężczyzn. Wiedzą, że jedyną opcją, aby dorwać tego mężczyznę, jest po prostu ustalenie, do kogo należy pobrany materiał DNA. Takie działanie jest pionierskie. Łącznie przebadanych zostaje już ponad 400 mężczyzn. Weryfikowana jest głównie grupa największego ryzyka, czyli podejrzewani w przeszłości albo recydywiści. Ale pod uwagę brana jest także fizjonomia. Jeżeli ktoś nie pasuje do rysopisu, to jest pomijany. 11 kwietnia 2001 roku śledczy pobierają którąś z kolei próbkę śliny od wytypowanej osoby. Dwa miesiące później, w czerwcu, na komendę dzwoni profesor Pawłowski. Informuje, że ma dla nich cenną informację. Co prawda nie wytypował jeszcze sprawcy, ale ma bardzo ważną podpowiedź dla śledczych. Mówi, że właśnie patrzy na profil DNA, który posiada wspólne allele z profilem DNA sprawcy przestępstw. Policjanci nie do końca rozumieją, co profesor do nich mówi, co to dla nich oznacza. Genetyk tłumaczy więc spokojnie, że wyklucza to możliwość, że on jest sprawcą, ale pokazuje, że sprawcą jest osoba, która jest z nim spokrewniona, dokładniej ojciec albo brat. Śledczy weryfikują osobę, o której wspomina profesor. Faktycznie ma brata. Pytanie jednak, czy na przykład jego ojciec nie miał nieślubnego syna. Ta wiadomość sprawia, że śledztwo znów rusza pełną parą. Ponieważ do tej pory nie było wyników, to w kwietniu 2001 roku komendant wojewódzki rozwiązał grupę 10. Twierdził, że skoro nie udało im się ustalić, kto jest sprawcą, to czas wrócić do swojej codziennej pracy. Teraz jednak, gdy pojawia się taka ważna wskazówka, śledczy są o krok od złapania sprawcy. Nie wiedzą jeszcze, jak mogą to zrobić, ale tutaj z pomocą przychodzi profesor. Gdy policjanci informują go, że Tomasz W. ma brata, to profesor Pawłowski mówi im, że po prostu muszą od niego w jakiś sposób pobrać próbkę śliny, najlepiej tak, by tamten się nie zorientował. Potwierdza im także, że na 100% jest to ktoś z rodziny wytypowanej osoby. W toku śledztwa ojciec mężczyzny zostaje wykluczony. Podejrzenie pada więc na jego brata, Tomasza W.
Wydaje się, że sprawa jest prosta. Najlepiej jechać i go zatrzymać, a potem pobrać próbkę. Jednak pojawia się ważna przeszkoda. Nie wiadomo, gdzie Tomasz W. się znajduje. Rodzina twierdzi, że nie mieszka w domu i utrzymuje raczej luźne kontakty z nimi. Nie są w stanie powiedzieć, gdzie on teraz jest. Na szczęście śledczy dosyć szybko trafiają na jego trop. Dzieje się tak w ciągu kilku następnych godzin. Następnie opracowują plan i od tego momentu krążą za nim jak jego cień. Nie chcą go spłoszyć, chcą jedynie zdobyć jego DNA. W końcu wpadają na pomysł. A pomaga im w tym też zbieg okoliczności. Bo Tomasz W. zostaje zatrzymany do rutynowej kontroli, w trakcie której sprawdzona ma być jego trzeźwość. Od razu orientują się, że badanie alkomatem, do którego używa się jednorazowego ustnika, będzie szansą na to, aby zdobyć jego DNA. Więc gdy funkcjonariusze, którzy nadzorują nasłuch wszystkich radiostacji w mieście, słyszą, że kontrolowany jest Tomasz W., od razu informują odpowiednich śledczych. Wsiadają do radiowozu i jadą jak najszybciej w tamto miejsce. Chcą nie tylko pobrać od niego materiał DNA, ale także go zatrzymać. Gdy docierają, mężczyzny już nie ma, ale są za to ustniki z jego śliną. Próbka zostaje wysłana do profesora Pawłowskiego i teraz wszyscy czekają na wyniki. Całe badanie trwa około 5-6 godzin. Około w pół do pierwszej w nocy na komputerze pojawiają się pliki pokazujące cechy DNA. Profesor obserwuje je wraz z koleżanką. Profil sprawcy zna niemal na pamięć. Z niepokojem obserwują każdy kolejny plik. Kiedy pojawia się ostatni, przechodzi go dreszcz. Od razu bierze telefon i dzwoni do odpowiedniego śledczego. Rozmowa zaczyna od słów, że ma złą wiadomość, po czym zawiesza głos. Śledczy spodziewał się takiej wiadomości. W końcu podobną otrzymał przy poprzednich ponad 420 próbkach. Ta jest 423. Ciszę w końcu przerywa profesor Pawłowski i mówi: dla Tomasza W. mamy zgodność. Od tej pory policjanci ponownie śledzą mężczyznę. Szukają najlepszej okazji, aby go zatrzymać. Bo decyzja o tym, że należy to zrobić, już zapadła. 16 czerwca 2001 roku Tomasz spotyka się ze znajomym w smażalni przy promenadzie. Nie wie, że wokół obserwuje go kilku policjantów. Jak gdyby nigdy nic, zamawia rybę i frytki. Wydaje się być odprężony. Funkcjonariusze, którzy obserwują go z ukrycia, czekają na znak, na odpowiedni moment. Czują, że na ten moment czekali bardzo długo, a za nimi naprawdę ciężka praca. W końcu o 13:20 zapada decyzja. Czas go zatrzymać. Mężczyzna nie stawiał oporu, sprawiał wrażenie zaskoczonego. Cała akcja jest błyskawiczna. Po chwili Tomasz W. leży skuty na chodniku. Z bliska wygląda zupełnie inaczej, niż śledczy to sobie wyobrażali. Najbardziej szokuje ich to, że wygląda jak taki zwykły facet. Taki zupełnie niewyróżniający się z tłumu. Po zatrzymaniu mężczyzna nie przyznaje się do winy. Nawet skonfrontowany z tym, że policjanci posiadają jego DNA oraz odcisk palca, nie sprawia, że zmienia zdanie. Dla śledczych nie ma to jednak znaczenia. Mają solidne dowody przeciwko niemu i w końcu mogą odetchnąć z ulgą, bo złapali sprawcę. Dowody są nie do podważenia. Tej nocy wszyscy spokojnie idą spać. Kim jest Tomasz? Za wiele o nim nie wiadomo, ale znalazłam kilka informacji. To, co o nim wiemy, pochodzi głównie z wypowiedzi nielicznych ludzi, którzy zgodzili się o nim opowiedzieć. Jak wspomniałam, sam nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, nie udzielił też żadnego wywiadu, którym zdradziłby coś więcej o sobie i powodach swojego działania. Na świat przyszedł w 1975 roku. O jego dzieciństwie i dorastaniu prawie nic nie wiadomo. Przyszedł na świat w Świnoujściu i mieszkał wraz z rodziną, ojcem, matką i prawdopodobnie tylko jednym bratem. Po wyjściu na jaw zbrodni syna, jego rodzina postanowiła zmienić miejsce zamieszkania. Radna miasta i była sąsiadka rodziny tak ich wspominała. Trudno o nich cokolwiek powiedzieć. Wiem tylko, że ojciec jeździł dorożką, woził Niemców. Jego syn, ten skazany, też w ten sposób dorabiał. Nie przelewało im się nigdy. Mężczyzna rzadko przebywał w swoim rodzinnym domu, bo noce najczęściej spędzał u swojej dziewczyny, która mieszkała na świnoujskiej wyspie Karsibur. Doskonale się maskował, bo nikt nie wiedział, że prowadzi podwójne życie. Ani jego rodzina, ani tym bardziej dziewczyna nie podejrzewali, że to on może być tym wampirem. Jeśli chodzi o ich związek, to mężczyzna bardzo troszczył się o swoją partnerkę. Był postrzegany jako osoba zrównoważona i opiekuńcza. Nie stronił też od pomocy w domu. Bardzo często pomagał w różnych obowiązkach domowych. W skrócie był to taki normalny facet żyjący z kobietą, który prowadził drugie życie, gdy ta wychodziła do pracy. Wtedy wychodził na łowę,
atakował, gwałcił, był bezwzględny i brutalny. Wyszło też na jaw, że ten pistolet, którego używał, był straszakiem. W trakcie przeszukania jego pokoju znaleziono mnóstwo filmów pornograficznych oraz gazet, także w tym temacie. Po aresztowaniu mężczyzny, jego partnerka odmówiła komentarzy i rozpoczęła nowe życie, całkowicie odcinając się od tej sprawy. Po tym, jak wyszło na jaw, że to Tomasz jest tym wampirem, sąsiedzi nie przyjęli zbyt dobrze tej wiadomości. Do dziś stary poniemiecki budynek, w którym mieszkali, straszy powybijanymi szybami. Jeden z sąsiadów tak skomentował ich wyjazd. Nie ma co się dziwić, że wyjechali. Ludzie im pod nogi pluli, że takiego syna zwyrodnialce wychowali. Świnoujski radny z kolei tak komentował to, że się wyprowadzili. Wyprowadzili się chyba z miesiąc temu, może dwa. Dokąd? Tego nikt nie wie. Z kolei mieszkanka Karsiborza tak wypowiadała się o dziewczynie Tomasza. Ona nie do końca wierzyła, że to on był tym gwałcicielem, ale potem wstydziła się nawet po ulicach chodzić. Teraz już się pokazuje, ma nawet nowego chłopaka. Jakie było jego modus operandi, czyli sposób działania? Do wszystkich ataków doszło w Świnoujściu. Wybierał miejsca, gdzie sprzyjała mu bliskość promenady wydm i lasów. Podchodził do tego jak do polowania. Nieważna dla niego była pora dnia, a nie godzina. Z czasem nie miała też znaczenia lokalizacja, bo był gotów zaatakować w samym centrum miasta. Na odpowiedni moment był gotów czekać wiele godzin. Był cierpliwy i starannie wybierał ofiary. Z łatwością atakował młode dziewczyny i kobiety. Miał jednak pewne zasady. Nie atakował turystek, które były pod wpływem alkoholu. Najczęściej wybierał mieszkanki Świnoujścia. Nie atakował też nigdy w pobliżu wyspy Karsibur, gdzie mieszkała jego dziewczyna. Zdecydowanie miał dwie twarze. Z jednej strony był troskliwy i czuły wobec swojej partnerki, z drugiej gwałcił i zabijał niewinne kobiety. Lubił, gdy wybrane ofiary były mu całkowicie oddane, wykonywały wszystkie jego polecenia. Polował z bronią, żeby było łatwiej. Nie jest znana dokładna liczba jego ofiar, ale przypisuje mu się od 6 do 14 gwałtów. Do tego dochodzą zabójstwa, o których wspomnę przy procesie. Wszystkie ataki wyglądały tak samo. Ubrany był w kominiarkę lub szalik, zachodził kobietę od tyłu, straszył pistoletem, a następnie zaciągał w ustronne miejsce i gwałcił. Po wszystkim znikał jak duch. W areszcie próbował udawać chorego psychicznie. Został poddany odpowiednim badaniom, ale biegli stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był w pełni ich świadomy, a zatem oznaczało to, że jest poczytalny. Jego proces rozpoczął się w kwietniu 2002 roku i jawność została wyłączona. Zdecydował o tym sędzia Maciej Strączyński ze względu na dobro ofiar zeznających na kolejnych rozprawach. Prokuratura zarzuciła oskarżonemu popełnienie 8 przestępstw, od zabójstwa na tle seksualnym do zgwałceń. Zarzut zabójstwa dotyczył odebrania życia Anecie. Również i w trakcie procesu Tomasz nie przyznał się do winy. Gdy nie udało mu się przekonać biegłych o tym, że jest chory psychicznie, to w trakcie rozprawy usiłował potem przekonać sąd, że padł ofiarą spisku jakiejś bliżej nieokreślonej grupy przemytniczej. Sąd jednak i temu nie dał wiary. Prokurator wniósł więc o karę dożywotniego więzienia, a także o to, by mężczyzna nie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie wcześniej niż po 40 latach odbywania kary. Dowody przeciw Tomaszowi były jednoznaczne. Sąd dysponował niezbitymi dowodami takimi jak badania DNA, odciski palców, które pobrano z rachunku i które były zgodne z odciskami oskarżonego oraz zeznania świadków. Był to bardzo ważny proces, dlatego że w latach 90. dowody genetyczne wykorzystywano jedynie w najgłośniejszych sprawach. Między innymi w zabójstwie maturzysty Tomka Jaworskiego z Warszawy, Leszka Pękalskiego, zwanego wampirem z Bytowa, czy Pawła Tuchlina, zwanego Skorpionem, seryjnego zabójcy z Gdańska. To, co jednak było nowe, to to, że nigdy dotąd nie prowadzono masowych testów DNA. Tym razem, bez tego, nie rozwiązano by tego śledztwa. Policzono nawet kiedyś, że policjanci pracujący nad tą sprawą mieli po 800 nadgodzin. To też pokazuje, jak bardzo byli zaangażowani w tę sprawę. Wracając do procesu, to wyrok mógł być tylko jeden. Sąd uznał, że Tomasz W. jest winnym wszystkich zarzutów. W związku z czym skazano go na dożywocie z prawem do ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po odbyciu 35 lat kary zasądzonego wyroku. Sąd zezwolił także na ujawnienie personaliów sprawcy. Wyrok został później podtrzymany przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Sędzia Maciej Strączyński, uzasadniając wyrok, powiedział: ten człowiek dla zaspokojenia swoich potrzeb nie cofnie się przed niczym.
Sąd nie weźmie na siebie odpowiedzialności wypuszczenia tego człowieka na wolność. Oskarżony to taki przestępca, który może wyjść na wolność dopiero wtedy, gdy jego psychika, a brzydko mówiąc hormony, ulegną zmianie. Mimo że w tej sprawie zapadł wyrok, okazało się, że to jeszcze nie koniec historii wampira ze Świnoujścia. Wróćmy do sprawy celniczki z 1997 roku. Minęło 5 długich lat od śmierci Jolanty. W końcu próbki, które wtedy pobrano, a które zawierały DNA w postaci obciętych paznokci i bielizny celniczki, gdzie między innymi znaleziono włos z cebulką, trafiły do Laboratorium Genetyki Sądowej Zakładu Medycyny Sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku. Jak już pewnie kojarzycie, kierowanej przez profesora Ryszarda Pawłowskiego. Do tej pory próbki były już sprawdzane kilkukrotnie, ale dla pewności postanowiono zrobić to ponownie. I nagle okazało się, że jedna próbka do tej pory nie była sprawdzana. Doktor Agnieszka Maciejewska, która zajmowała się tą sprawą, wspominała: osłupieliśmy, gdy zobaczyliśmy sekwencję DNA. Oglądaliśmy ją wcześniej wiele razy. Należała do gwałciciela ze Świnoujścia. A to oznaczało, że celniczka Jolanta także była ofiarą tego człowieka. Mimo że kod DNA naskórka znalezionego na ciele zamordowanej celniczki zgadzał się z kodem DNA Tomasza W., to ten cały czas twierdził, że nie ma nic wspólnego z jej zabójstwem i jest niewinny. Na swoją obronę miał to, że nie mógł dokonać tej zbrodni, ponieważ ma jedną rękę częściowo niesprawną. W dodatku z tego co pamięta, to on tamtego dnia był cały czas ze swoją dziewczyną w mieszkaniu. Jednak DNA uzyskane z włosa odnalezionego na miejscu zbrodni jednoznacznie wskazywało, że należał on do Tomasza W. Udało się także ustalić, że w okresie, kiedy dokonano zabójstwa, był wtedy dorożkarzem i kursował po ulicy, przy której zginęła kobieta. Wszystko wskazywało na to, że zabił Jolantę, bo stawiała mu silny opór. W przypadku pierwszego procesu najważniejszym dowodem również były badania DNA. Wtedy uzyskano je z mikroskopijnej kropelki spermy, którą odnaleziono w trawie. I można powiedzieć, że wtedy szczęście uśmiechnęło się do śledczych, bo do tej pory sprawca używał prezerwatywy. Teraz w przypadku drugiej rozprawy kluczowy miał być materiał DNA uzyskany z włosa łonowego. Do tej drugiej rozprawy doszło w czerwcu 2003 roku i wtedy też Tomasz W. został ponownie skazany na dożywocie. Sędzia w trakcie rozprawy stwierdził, że takie jednostki jak wampir ze Świnoujścia należy izolować ze społeczeństwa. Jeśli chodzi o mężczyznę, to i tym razem, mimo niepodważalnych dowodów, nie przyznał się do winy. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej myślicie i czy też was ta sprawa poruszyła tak jak mnie. Bo przyznam, że to, jak długo ten mężczyzna pozostawał nieuchwytny, jest przerażające. I oczywiście nie była to wina śledczych, bo moim zdaniem naprawdę bardzo dużo z siebie dali. Ale po prostu tego, że mężczyzna miał nad nimi przewagę. A może ktoś z was mieszka w Świnoujściu i pamięta tę sprawę? Dajcie znać i koniecznie podzielcie się swoimi przemyśleniami. Z góry wam za nie dziękuję, dziękuję także za subskrypcję i łapki w górę. Dziękuję także wszystkim patronom i wspierającym, a zwłaszcza Angelice, Jakubowi, Adzie, Angelice, Magdzie, Jagodzie i Oskarowi. A jeśli chcecie wiedzieć więcej o kulisach powstawania podcastu, a także dowiedzieć się czegoś więcej o mnie, czyli twórczyni tego podcastu, to zapraszam was do obserwowania mojego profilu na Instagramie, który znajdziecie pod nazwą Kryminalne. Link znajdziecie także w opisie. I przypominam także, że czeka tam na was link, dzięki któremu możecie skorzystać z aplikacji BookBeat przez 30 dni za darmo lub wpisać kod HISTORIE na stronie bookbeat.pl. A teraz bardzo dziękuję wam za wysłuchanie. Uważajcie na siebie i bądźcie bezpieczni. Życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.